Alias hardkorowy papa, Don Dada, świeżo upieczony tarma. Rym składam, PDG wandal wymiatam, ze mną moja banda na trakach. Znam się na tych tematach, pach, pach, poskładane. Jadę do piątej nad ranem, wiesz co jest grane? To pewne jak amen w pacierzu. Wiesz się nie pozuj, wiesz się wyluzuj, ej, dziadzia jest. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Tydzień temu widziałeś film o Skodzince. Nie wiem, może i tam wspominałem o tym, że za tydzień będzie pasta na siola. 505 finiszowa, którą jestem zajarany. Naprawdę. Ogólnie pasty na siola są zajebiste. Uwielbiam nimi pracować. Do czego zmierzam? Pasta super się wypracowuje. Nie trzeba jej za dużo. Nawet powiedziałbym, że nie dajemy jej dużo, bo zostawiamy na tej paście tylko minimalny film, tak naprawdę. Pomimo, że finisz powinno być, no, dać go troszeczkę więcej, ale tutaj naprawdę płynność pracy, wymywanie, najwyższy level. Widziałeś, jakie były hologramy. Typowe hologramy zrobione przez lakiernika. Tutaj, no niestety, nowe auto było zarysowane, tak jak wspominałem, tylne lewe drzwi. Te panele mają po 170, po 180 mikronów. Tu jaka jest, kurczę. Najpierw będę chciał ci pokazać na rotacji oczywiście. Na piano, pokazywałem wykończenie piano. Też te pasta właśnie na siola i ADBL. Finiszowy plus to maleństwo. I rewelacja. Ok, jedyneczka. I teraz tak. Będę chciał zrobić mniejszym padem błotnik. Tutaj już jest zrobiona maska. I wskoczyć później 125 na te drzwi kierownika, gdzie tutaj moim zdaniem jest największy burdel. Największy. Tutaj jest masakra. Lecimy, słuchaj. Tak jak widziałeś. Widziałeś ile tej pasty. Malutko. Maluteńko dałem. Naprawdę. Zobacz. Tak, prawie nic, można powiedzieć. Prawie, kurde, nic. Rozprowadzenie. Zobacz, co się dzieje. Zobacz, jak ona się rozkłada. A dałem jej naprawdę malutko. Tej pasty nie dajemy dużo. Minimalnie. I co lepsze, tutaj jakbym uzupełnił, tak jak zawsze impregnuje pada, to byłoby już za dużo. Wydajność jest kosmiczna. Płynność, oleistość, w ogóle to masełko, ja uwielbiam te masełka. Coś niesamowitego. Ja ogólnie nie widzę minusów tej pasty, naprawdę. Brak minusów. Rozprowadziłem. Dwójeczka, 2,5 i jadę. Delikatny docisk, słuchaj. I tu nic więcej nie trzeba przy tej paści. Zero chlapania. Zero rozrzutu. No trzyma się, kurczę, jak Ukrainiec w Kuroniówki. I słuchaj, ja więcej nie potrzebuję przyspieszać. Nie ma sensu. Naprawdę. Nie ma sensu. Zobacz, jaki kawał błotnika zrobił. Coś pięknego. I cały czas delikatny docisk. No dobra, i lecimy górku. Co lepsze, wczoraj nie uleciałem. Cały dzionek. I słuchaj, wymyłem pada. I w ogóle nie pyli. Bo z reguły tak jest, że no fakt, że teraz użyłem padwashera, to też trochę inaczej. Że pasty na drugi dzień trzeba tego
pada, że tak powiem, wytrzepać, wydmuchać. Tutaj tego nie robiłem. No coś niesamowitego. Fantastycznie. Na chwilę obecną moja ulubiona pasta finiszowa. Naprawdę. Okej. Zobacz, i pracuję, i cały czas ta pasta jest. I co lepsze, ona zostawia minimalny, a czy na tej paście musi być minimalny, taki minimalny film. Nie wiem, czy ty to widzisz, no ja go widzę. Oho, odwracam. Maszyna stawiała mi opór, więc ją przekręciłem dołem w lewo i teraz sama ciągnie. To jest właśnie, uwielbiam w rotacji. Ej, cały czas się układa. Piękny filmik. Cały czas jest. I już. Zobacz, na dwójeczce. Ja myślałem, że 2,5. Na dwójeczce. I to mi wystarcza. I już. I to jest wszystko, słuchaj. Przy tej paście. Teraz tak. Widać ten film? Widać. On tu... O, jest. Zobacz, taka tłuściutka. Zbieranie. Coś pięknego. Nowe mikrofibry, żeby nie było. I teraz tak. Zbieranie tego. O, może z tej strony pokażę. Zobacz. Bez wysiłku. I już. Już. I tu już jej nie ma. Bez dociskania. A o to nam chodzi w finiszu. Jak już masz czarny lakier. Wiadomo jaki. Najbardziej uwielbiany przez wszystkich. No to wiadomo, że tam najmniejszy docisk. Nawet jak mocniej się spojrzysz, to już rysuje. I tak, przy paście, jak ją zbierasz, czujesz opór i w pewnym momencie ona puszcza, to już nawet nie muszę patrzeć latareczką, to wiem, że go zebrałem. Wiem, że ją zebrałem. Odwracam sobie mikrofibrę. I tutaj jeszcze, co jest fajne, że z plastików ona się łatwo też zmywa. Nie no, dla mnie to jest pasta idealna. Naprawdę, pasta idealna. Nic bym tu nie zmieniał. Dobra, i teraz tak, druga mikrofibra. To będzie z wymywaniem, z klinetem. No zobacz, no... Pięknie, no pięknie. Tak jakby w ogóle nie trzeba było jej wymywać, nie? Nie, pasty zawsze wymywamy. Obficie mikrofibrę. Narożniki są najważniejsze. Okej. Okay. Ciach i zbieranko. Raz... I dwa. I tutaj już możemy do dołu. Odwracam. Ok. I ponownie. Raz. Dwa. Ok. Nie tu, dziadzia. Nie stawiaj na glebie. Tego masz stolik, chłopie. Mikrofibrę zawsze wieszam na klinecie, żeby wiedzieć, że ta jest od... Właśnie wymywania. No i już. Tu jeszcze troszeczkę. Słuchaj. Okej, okay, biorę latarkę. I teraz patrzę przy tobie. Ach, kurde. No co ci mogę powiedzieć? No słuchaj, no... No już. Tu. O, tu co tu mamy? A, widzisz. A, tu są nawet grubsze rysy. Fajnie, nawet zajebiście, że tu są grubasy. Tak, zobacz, tutaj myślałem, że to jest hologram, a tu są jednak grubsze rysy. Tu, gdzie był miękki hologram, zeszło. No jest pięknie. No to super, tutaj wjedziemy z polishingowym padem żółtym ADBL-a. No rewelacja, kurde. No to nawet pokażę ci, że na polishingu ona pięknie też pracuje. Tak, tu ewidentnie to są grubsze rysy. Tak, i to widać nawet. Widać. Tutaj o, jest taki miękki hologram, a tu są grubasy. Dobra, zakładam żółtego pada ADBL-a i pokazuję ci te grubsze rysy, że ja ich tutaj nie wyłapałem, a bo się bardziej skupiłem tutaj na tym. Dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent na patencie, to trzeci orędzie, dziadzia jest, dziadzia był. No dobrze, robimy to samo. Żółty pad, wczoraj też używany.
Och, zapomniałem sobie kabla powiesić u góry, żeby mi wisiał. Wstrząśnięty, niezmieszany. Widziałeś tutaj grubaski. Wiesz, o co chodzi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej. Gitarka. I lecimy sobie z bałaganem tu. Ciam, ciaram, ciam, ciam. No wydajność tej pasty naprawdę jest kosmiczna. I zobaczymy, jak sobie wytnie. I tutaj podobne, słuchaj, przejazdy. Będę chciał tam troszeczkę może szybciej podjechać, żeby troszeczkę zdjąć, chociaż tutaj niekoniecznie muszę to robić. Ale tak czy tak, wyciąć odrobinkę trzeba. I tu teraz przyspieszę. Nie dociskam, spokojnie. Maszyną nie jeździmy w prawo, w lewo. Jakbyśmy chcieli ten lakier, można powiedzieć, zetrzeć. Tu ma być ruch maszyny, ma powodować to, że ty go polerujesz, a nie jakieś takie magiczne ruchy. Nieraz widzę, jak osoby pracują tak, machają tą maszyną, nie wiem po co. To ma być wszystko płynnie, ten ruch. Masz widzieć, że ta pasta, że ona się tak równiuteńko układa. Jeżeli pasta ci się równo układa, to znaczy, że idealnie pracuje na danej powierzchni. Tego chcemy właśnie. Ciekawe, czy będę musiał to poprawiać finiszem. Obawiam, a raczej podejrzewam. Obawiam się, że nie. Zwalniamy. I teraz już lecimy finiszowo. Wróć. Powtarzamy. I teraz tak, jak tu jest takie zagięcie, to lecimy padem. Nie skręcamy w tę stronę do zagięcia tego, tylko lecimy o, do końca, tak jak idzie, o, widzisz, do końca pada i wtedy dopiero atakuje to zagięcie. Tak samo tutaj. Cyk, o, i dopiero teraz. Pięknie. Nie dociskam. Padł troszeczkę zmęczony, ale to nic. Nie dociskałem. W ogóle nie ma potrzeby. Nie ma potrzeby dociskania przy tej paście. Ona lubi, jak delikatnie ją prowadzisz. Delikatnie film jest. No jest, no jest. Dobra. I znowu to samo. Sprawdzamy, czy panel chłodny. I na tym nam zależy przy finiszu. Im chłodniejszy, tym lepiej. No wymywanie tej pasty, jeju. Zobacz, tu złapało kawałek plastiku i zobacz, osłonki, to bez problemu schodzi, no.
No naprawdę, pasta idealna. Ja bym tu nic nie zmieniał. Kompletnie nic. Odwrócę sobie mikrofibrę. Cyk. Na Dual Action również prowadzi się znakomicie. Jak wiesz, ja nie przepadam za Dual Action, więc tu zostawię to dla innych osób. Jak już na rotacji można robić takie cuda, to na Dual Action to... Ale ogólnie, tak naprawdę, osobiście, moim zdaniem, wykończenie jest zdecydowanie lepsze na rotacji, jeżeli chodzi o pasty finiszowe, naprawdę, niż na Dual Action. I to zauważyłem już nie raz, nie dwa. Jakbym miał... Nie podłoga. Jakbym miał wybierać finish, kurczę, Dual Action czy rotacja, wybrałbym rotację. Oczywiście nie na każdym lakierze uda się go ogarnąć na igłę. Są lakiery, które, kurczę, no niestety, jakby nie atakować rotacją, ciężko jest je wyprowadzić. Za dużo kombinacji, wtedy bierze się tą dualkę i rzeczywiście, jak to mówią, czas to pieniądz, czasami się go nie ma. U mnie nie ma tego problemu, ja się tym bawię. Bawię jeszcze raz. Czyli chodzi mi, no wiadomo, czarne lakiery Uni, nie? Okej. Bardzo ładnie. Biorę latareczkę i mówię ci, co widzą. Słuchaj, no jakby ci to powiedzieć. Perfekcyjnie. Naprawdę. Zajebiście. Kurde. No coś niesamowitego jest ta pasta. I z... Dobra, słuchaj, wezmę... może nie będę wyłączał. Może na razie pokażę ci z GoPro, żeby nie było, że wyłączyłem i... że wyłączyłem i później coś zrobiłem. Że oszukuję. O, może tak. Nigdy nie oszukuję, zawsze pokazuję i zawsze jest tak, jak czuję. Żeby nie było, wiadomo, coś nie wyjdzie, to nie wyjdzie. No jejku, no co? Słuchaj, zobacz. Mam nadzieję, że to widzisz. Zdejmę. Kurczę, prześwietla, przepraszam. O, stąd. Może tak. O, widzisz? Widać, kurde, przejechałem teraz tu. Ja pierdzielę. O, tak może. Dobra, wiesz co, biorę aparat, bo to nie ma sensu. No dobrze, i co my tu widzimy? Pamiętasz, jak było, nie? Zobacz. Igiełka. Tu nawet nie trzeba będzie wskakiwać, kurczę, z tym. Z finiszem, ale i tak pojadę z finiszem, żeby wydobyć jeszcze lepszy połysk, kurczę. Wiadomo, o co chodzi. No, tak liznę tylko po prostu dla zasady. Żeby nie było, słuchaj. No, także... No dobra, słuchaj. O, tu coś mamy. Tu coś mamy, tak? Dobrze widzę? Nie. W aparacie widzę, a tu nie widzę. Co jest grane? Albo takie prześwietlenie i zaraz, jeszcze raz. No nie, tu nie widzę, a w aparacie jakby mi się coś pojawiało. Czy to odbicie? Nie mam pojęcia, słuchaj. Teraz tak, ja tego nie widzę, a jak patrzę na monitorek w aparacie, a nie, to jest przebłysk, albo mówię, kurde. Dobra, słuchaj, dla mnie jest igiełka. Teraz i tak czy tak wskoczę z finiszem, oczywiście tutaj. Zrobię to i widzimy się na tym panelu, gdzie, zobacz, jest urodzaj taki, że głowa mała. Idealne hologramy. Widzimy je? Nie widzimy, za ciemno. Nie chcę łapać ostrości już, kurde, już się zmęczył. Ojej, przedtem... O. Poczekaj. O, widać zresztą te holsy, no. A ciekawe, jak podjato będzie. Zobaczymy zaraz, poczekaj. Trochę cię pomęczę. Jato, jest moja kochana jato. Jato, lato. O, tu jak mamy uderzenie, zobacz. No, inna bajka od razu, co? Pięknie, teraz tu. Widać hologramy? Tak, wyłapuje, ale to są... Ja to fajnie łapię. Zaraz ci pokażę. O, widzisz? Daleko tam. Widać na drzwiach takie. Ja wiem, nie patrz centralnie na to światełko, tylko na boki, tam gdzie się kończy. Widać takie mięsiste, miękkie hologramy. Tak właśnie pokazuje ta latareczka. Zimna ta od Monelli, chyba tak. Pokazuje tak twardo, idealnie. Dobrze. Błotnik mam z głowy. Słuchaj, tutaj to nawet, słuchaj, nie muszę latarki świecić. Tutaj u góry to jest sieka. To, co on zrobił, to jest po prostu masakra.
Teraz tak, jeżeli chodzi o pada NAT do Dual Action. I w ogóle, jak chcesz kupować nawet pady do rotacji, zauważyłem, że lepiej właśnie sprawdzają się te do Dual Action z tą dziurką, bo tutaj jest to miejsce, bo w tym miejscu, jak jedziesz rotacją, wiadomo, często się zbryla tak. Dzięki tej dziurze jest tak luźno i w ogóle jest inna praca. Jak masz kupować na rotację, kupuj z dziurą. O, tak właśnie. Okej, okay, lecimy. I tutaj podobna akcja, słuchaj. Tutaj damy większe grochy, bo to jest pierwsze podejście. O, sztyry w klepie. Sztyry grochy. Jaką tu mamy prędkość? Szóstka, idealna. Żartowałem. Słuchaj, na tej maszynie, a jest to fantastyczna, Heckman 1200, jest zajebista, zrobiłem, można powiedzieć, całe autko właśnie na prędkości. Na dwójeczce to jest 1000 obrotów. I to jest już. Tam więcej to nie ma sensu jechać, naprawdę. O, zaczniemy oczywiście od 700, czyli od jedyneczki. Zobacz, jak ona się układa, widzisz? A wcale jej dużo nie dałem. Przy rozprowadzeniu pozwalam sobie troszeczkę docisnąć, żeby tą pastę, można powiedzieć, tak jakby trochę bić. No może źle to zabrzmi. Ale tak, żeby ona, wiesz, usiadła, żeby nie szurać ją tak leciutko, tylko... O, to mi się zaraz wyłączy. Okej. Okay. No dobra, słuchaj. I lecimy. Dwójeczka, bez docisku. Idealnie się układa, idealnie. Aż się prosi, żeby tu wyżej wjechać. Zapach pasty, no, pachnie jak śmierdząca pasta. Tysiąc obrotów i to jest wystarczające, słuchaj, dla tej pasty. Tu muszę sobie pozwolić, bo jest takie, jakby taka wypustka, zagięcie w moją stronę, więc pozwalam sobie, o, dwa razy takie przejazdy i dopiero lecę niżej. Umiarkowany, minimalny docisk. Po prostu to ma szurać tylko sobie, szurubury. I znowu to samo, cyk, cyk. Cyk, cyk, o, góra, dół i teraz dopiero zjeżdżam. No każdy ma jakieś swoje sposoby, każdy to jakoś inaczej czuje. Przy takich przetłoczeniach, no, z dualką też się trzeba inaczej ustawiać. I znowu raz, cyk, dwa, cyk i trzy. Cyk i zjeżdżamy. Maszyna jest niesamowita, naprawdę. 500 zł chyba niecałe. Pracuje się nią perfekcyjnie. Brak konkurencji w ogóle w tych pieniądzach, to no nie ma opcji, no. No nie ma szans. Wszystko leży i kwiczy. I teraz tak, tutaj pozwalam sobie wyjechać. Raz. Muszę. Dwa. Trzy. I zwalniam i teraz delikatny przejazd, już taki finałowy, wykończeniowy, można powiedzieć. To jest zero docisku, zobacz, ja tylko, no tyle, że trzymam maszynę. I przy tej paście ma sobie płynąć. To jest wszystko.
delikatnie. Zresztą przy każdych, no nieraz trzeba docisnąć, potrzebuje to delikatnego, a nawet i takiego większego docisku. Tu tego naprawdę nie potrzeba. Ok. Zobacz, 4 grochy. I to jest już. Piękna sprawa, co? Bez jakbym uzupełnił tego pada, gwarantuję ci, że gdzieś by mogło chlapnąć. Znaczy, jakbym jechał cały czas na 700 obrotach, to nie, to by nie zrzuciło. Teraz tak, czy mamy film tej pasty? Oczywiście, że mamy. Zobacz, ja ci pokażę teraz, jak on się delikatnie układa. I to jest właśnie wymagane przy tej paście. Nie wiem, czy cokolwiek widziałeś, bo to wiesz, jak to jest, kurczę, przy GoPro. Dobra, wymywamy standardowo mikrofibra. Myślę, że więcej cię nie będę męczył. Zrobię ten właśnie kawałeczek. Nie ma sensu dłużej nagrywać, bo tu się nic więcej nie urodzi, słuchaj. Tutaj wjadę, wiadomo, z padem 80. Pod lusterka wiemy, czym zjeżdżam, nie? Pamiętasz? 125 w filmie ze Skodą niebieską. No, przedłużka. I Nanolexa pady, one są niziutkie i pięknie się załamują. Fantastyczne pady pod takie właśnie akcje. I cięcie, i wszystko idzie wtedy perfekcyjnie. Wymywanie tej pasty, słuchaj, to jest mistrzostwo. Na chwilę obecną chyba moja ulubiona pasta finiszowa. Znaczy na pewno moja ulubiona pasta finiszowa, naprawdę. Ogólnie pasty na Siola są takie intuicyjne, naprawdę. Tutaj nie trzeba... Jeszcze zrobię film, kurczę, z 305, to wiadomo, ze 105. Tamto to... No tamto to jest taki killer, no zbiera wszystko. No, tam nie ma półśrodków. Naprawdę. O, tak. Ojej. Pięknie. Bez dociskania. No wymywanie, no tu jest wszystko, no po prostu tak, jakbym chciał. Ojej. No cudownie. Uwielbiam. Ojojojojoj, dobrze. I lecimy dalej. O! Ojajajajajajajaj. Dobrze, teraz tak, przedmucham to oczywiście i będę chciał od razu na bieżąco powiedzieć, co widzę, czy mi się udało, czy nie. Bo może się nie udać. To nie jest tak, że wiesz, raczej nie może się całe auto tak zrobiłem, ale nie było aż takich holców, nie? Latarka. Już ci mówię, co ja tutaj widzę, jak to postępuje. To, no, już widzę, że jest igła. Dobra. Wyłączę tak, te lampy wyłączę. Raz, dwa. Będziesz może to trochę lepiej widział. Tu wyłączę górną też. O, zostawimy tylko te boczne. No perfekcyjnie, kurde. No idealnie, no tutaj no po prostu słuchaj, patrz, lecę i tu nam się już zaczyna bagno, ale to bagno naprawdę. Patrz, cyk. No dobra, słuchaj, ja teraz tak, ja się wypowiem na temat tej pasty. Zresztą wszystko to, co powiedziałem, to się przy niej sprawdza. Moja ulubiona pasta finiszowa na chwilę obecną, naprawdę. Nie dajemy jej dużo. Nie walimy obrotami. Pasta jest o tyle fajna, że spokojny przejazd, tak jak widziałeś, 1000 obrotów, minimalny docisk. No to już pady, jakie tam lubisz. Oczywiście każdy ma swoje ulubione pasty finiszowe. Ta jest naprawdę na chwilę obecną moim królem. Zapach, czuć, że to jest pasta, ale w ogóle nie męczy. Prowadzi się perfekcyjnie. Tak jak widziałeś, przejazdów za dużo nie było i tutaj już fajny połysk. Naprawdę fajny połysk, wymywanie, poezja. Ważne, żeby nie dać jej za dużo. Będziesz widział, że tam się układa taki cieniutki filmik, taki olejek, można powiedzieć. No, coś pięknego. Tak naprawdę brak minusów. Brak jakichkolwiek. Wszystko jest tutaj na najwyższym levelu. No dobra, słuchaj, ja pokażę ci, ja się z tobą pożegnam, a na końcu filmu zobaczysz, jak wygląda sytuacja w aparacie. Będę chciał ci pokazać, mam nadzieję, że się uda, jak pięknie pozamiatało te hologramy zrobione przez lakiernika. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!
Dziadzia jest? Dziadzia? A jak chcesz mącić wodę, to lepiej w ogóle idź to. Ja mam życiowy plan jak hrabia Monte Cristo. Jestem, mogę wszystko, masz w głowie disco. Pstro na podłogę, dziwko, co? Lepiej dzwoń podowiec, na nocne pogotowie. Niech wiozą cały kufer, tu gówno dudni, tak jak sobufer. Sprawdź jak rymy, walę w studni rapowego dźwięku. Jestem kowalem, kluź mi własnego talentu. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie. Dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie. Patent na patencie to rzeci orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie. Dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie. Patent na patencie to rzeci orędzie, ziom. Dziadzia, oddany sugar rap muzyki. Zawsze w sobie korzeń, który sięga aż do Afryki. Każdy dzień czci i tańcz, o swoje walcz. Nie unikniesz życiu z systemem strach. Rewolucja jest w nas, to nie kpina na podpuchę. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie. Dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie. Patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie. Dziadzia tu, dziadzia.